Orkiestra Dęta w Ostrowąsie obchodzi 40-lecie istnienia. Z tej okazji w parafii odbyła się uroczysta msza święta. Uhonorowano też działalność muzyków. Za nimi setki prób, wyjazdów, występów. Parafialna orkiestra Dęta powstała z inicjatywy księdza kanonika Jana Matusiaka. Początki nie należały do najłatwiejszych. Chciał taką orkiestrę stworzyć, ale instrumentów nie ma. Skąd tu instrumenty? No mój tata mówi, no ten ma, ksiądz tam ogłosi w kościele, może chętni będą. No i tak to się wszystko zaczęło. Krzysztof Wołoszczak dołączył do orkiestry w wieku 16 lat. Zna jej historię, a dziś jest kierownikiem grupy, która łączy pokolenia. To jest nasz sposób na życie, jakieś oderwanie od rzeczywistości. Mamy gospodarstwa rolne, posiadam gospodarstwo ogrodnicze. Ale w wolnych chwilach mamy próby, spotykamy się. Muzycy integrują społeczność lokalną i parafialną od lat. Księżna Kujaw, bo tak nazywana jest w regionie, przynosi dumę mieszkańcom ziemi kujawskiej. Serdecznie się cieszymy z tego, że właśnie mamy tą orkiestrę, że jeździ też nie tylko na tereny gminy, ale powiatu, czy województwa kujawsko-pomorskiego, a nawet całej Polski, czy za granicę. Niemal co roku orkiestra gra na Jasnej Górze, jest wizytówką parafii w Ostrowąsie, odnosi sukcesy w festiwalach. W uznaniu za zasługi zespół otrzymał odznaczenia, w tym medal marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. To ludzie, którzy tą orkiestrą żyją, to ludzie, którzy żyją muzyką, tą muzyką docierają do naszych serc i umysłów. W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele kółek i organizacji rolniczych oraz lokalni samorządowcy. Czas teraz na zapowiedź informacji sportowych. Mirosław Wysocki, dzień dobry.